Marzysz o egzotycznych wakacjach na arabskiej wyspie? Zanzibar z jego białymi plażami i turkusowymi wodami wydaje się być idealnym wyborem, jednak nie każda jego część oferuje to samo doświadczenie. Złe decyzje mogą zamienić sen w koszmar, dlatego zanim spakujesz walizki, pozwól, że przeprowadzimy cię przez najciekawsze miejsca na Zanzibarze. Odkryjemy, które z nich najlepiej odpowiadają twoim oczekiwaniom na idealne wakacje. Moi drodzy, każdy region Zanzibaru oferuje coś innego. Nungwi będzie bardziej rozrywkowe, więcej się tutaj dzieje, więcej restauracji i też więcej ludzi. Jeżeli szukacie miejsca, gdzie chcecie odpocząć, no to może warto wybrać Matembe albo jeszcze inną miejscowość. Od tętniącego życiem Stone Town przez rajskie plaże Kendwa, aż po spokojne i urokliwe Matemwe czy Zambiani. Pokażemy ci, gdzie znajdziesz to, czego szukasz. Zacznijmy dzisiaj od stolicy wyspy. Stone Town znajduje się na zachodnim wybrzeżu wyspy. Jest częścią Zanzibar City i stolicą Zanzibaru. To nie jest typowe miejsce na plażowanie, chociaż znajduje się nad samym oceanem. Stone Town to zabytki, kultura i jedzenie. Można tutaj znaleźć bardzo dużo jedzenia, zarówno lokalnego, jak i z zagranicznych kuchni. Bardzo popularny jest tutaj wieczorny market, na którym znajdziecie dużo lokalnego jedzenia, dużo grillowanych owoców morza i tak dalej. My jednak polecamy też odwiedzić fajne restauracje, które tutaj mają naprawdę bardzo dobre. Najnowsze nasze odkrycie to Stone Town Cafe, w którym jedzenie jest wyśmienite. Polecamy spróbować i zarówno dania główne, z curry i desery. Mają tu też świetne sushi i świetną kuchnię japońską. Tam na górze jest restauracja japońska. Masa. Więcej polecanych przez nas miejsc i ciekawych informacji na temat Stone Town i nie tylko znajdziesz w naszym e-booku. Stone Town to miejsce z bogatą historią i kulturą. To właśnie tutaj znajdziesz piękne, malownicze, wąskie uliczki, a całe Stone Town zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajdziesz tu wpływy indyjskie, arabskie czy portugalskie. Jest to obowiązkowy punkt dla każdego miłośnika zwiedzania, atrakcji, architektury. Znajdziesz tu m.in. Dom Cudów, Muzeum Frediego Mercurego. Fredu urodził się tutaj na Zanzibarze w 1946. Jego rodzina byli z Palsami, ale przyjechali tu na Zanzi. To wtedy mieszkali, to wtedy się urodzili Freddie Mercury. Jego prawdziwe imię było Farouk Bulsara. Warto też odwiedzić nocny bazar z lokalnymi przysmakami. Stone Town warto odwiedzić przynajmniej raz, ale polecamy nocleg w tym mieście, jeśli chcesz je lepiej poznać. Ten hotel, w którym się zatrzymujemy, jest za nami. Jest fajny z tego względu, że tutaj łatwo później się dostać na kontynent. Zostawimy link na dole do tego hotelu. Największą jego zaletą jest to, że jest bardzo blisko portu. Bardzo fajne miejsce, zwłaszcza jeśli później masz prom na kontynent. Wtedy masz dosłownie kilka kroków do portu. Jeżeli zaplanujecie sobie Stone Town, to można sobie znaleźć przewodnika już wcześniej i z nim przyjechać do miasta. A jeśli wam się nie chce... Nie musicie nic planować, bo wystarczy, że staniecie tutaj autem albo wysiądziecie tutaj koło Domu Cudów i już oferują wam wycieczki wszelakie kapitanowie lokalni. Tak, tutaj za nami koło właśnie Domu Cudów jest parking i na tym parkingu zawsze znajdziecie przewodników. My jeszcze nie byliśmy, żeby ich nie było, którzy za kilka, kilkanaście dolarów pewnie będą chcieli na początek więcej, potargujcie się i oprowadzą was kilkugodzinny spacer po mieście ze wszystkimi atrakcjami. Także można tutaj śmiało przyjechać sobie po prostu w ciemno. Albo zawiozą was łódką na pobliskie wysepki. Tak, też oferty na Prison Island, są oferty na Nakupende. Także wystarczy się przejść wzdłuż wybrzeża i będą wam oferować takie rzeczy. Stone Town polecamy zwiedzić raz z przewodnikiem, aby poznać dokładnie atrakcje miasta, a później ruszyć wąskimi uliczkami samemu, aby zgubić się tam i dobrze poznać klimat miasta. Ale te budynki mają taki dla mnie urok. Dla niektórych może to, wiecie, wyglądać jak jakieś stare, brudne, jakieś po jakimś pożarze. A tutaj uwielbiamy po prostu sobie spacerować wśród tych uliczek, zatrzymać się gdzieś, wypić sobie pyszną kawkę. Jeśli macie czas, fajnie tutaj zostać na jedną lub dwie noce, nie tylko wpaść na chwilę, bo wieczorem fajnie te butiki, nocny market tutaj znajdziecie, fajnie pochodzić po tych sklepikach, no ma to swój klimat. Jeżeli lubicie zwiedzać, to myślę, że na pewno warto też tutaj wpaść. Jest tu naprawdę bezpiecznie. My chodziliśmy uliczkami Stone Town za dnia i w nocy i nigdy nie czuliśmy się zagrożeni. W opisie filmu znajdziesz link do naszego vloga z tego miasta, gdzie zobaczysz wszystkie główne atrakcje, jakie Stone Town oferuje. Nungwi znajduje się na północnym krańcu wyspy. Kiedyś to była wioska rybacka, dzisiaj jedno z najbardziej obleganych miejsc na Zanzibarze z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. W końcu możemy się cieszyć tym miejscem, tymi widokami. Piękny kolor wody. No niepowtarzalny ten kolor jest tutaj. Ten ocean indyjski w tym miejscu na Zanzibarze jest naprawdę wyjątkowy i nie do podrobienia. Można sobie pojeździć konno również po plaży. Zauważyliśmy, że jest to bardzo popularna rozrywka tutaj, bo już wczoraj widzieliśmy. Tutaj dużo się naprawdę dzieje. Jedno z bardziej takich busy miejsc na całej wyspie. Także jeżeli lubisz rozrywki, bary, muzykę, party boaty pływają i tak dalej, to będzie chyba miejsce najlepsze.
jeszcze. Jeszcze ewentualnie Padże, ale w Padże na plaży na pewno mniej się dzieje niż tutaj. Nungwi jest taką mocno turystyczną miejscówką. Tutaj spędziliśmy najwięcej czasu podczas naszego pierwszego pobytu na wyspie. Nungwi jak na razie jest też jedyną miejscowością, w której widzieliśmy skutery wodne. Jeśli jednak szukasz kitesurfingu, to bardziej polecamy wschodnią część wyspy, czyli na przykład Padże lub Jambiani. W północnej i zachodniej części nie będzie tak dużych odpływów, więc można korzystać z kąpieli morskich przez cały dzień. Nungwi to chyba najbardziej zatłoczona turystyczna miejscowość, więc jeśli szukasz odpoczynku od gwaru i tłumu turystów, to lepiej poszukać innego miejsca. No nie musicie mieć drogiego hotelu przy samej plaży, żeby się cieszyć takimi widokami, takimi śniadaniami. Można sobie wziąć hotel dalej od plaży, tak jak my, a przyjść na śniadanie po prostu tutaj do takiego baru. Także taki wyjazd na Zanzibar można zrobić całkiem przyzwoicie budżetowo. I najdroższą częścią takiej wakacji będzie niestety lot, bo są one dosyć drogie, a na miejscu można spędzić czas, myślę, że sporo nawet taniej niż w Polsce. Także będzie o tym więcej na naszym kanale, zapraszamy na inne filmy, na pewno będzie się działo. Z Nungwi będzie też bardzo blisko na snurkowanie przy wyspie Mnemba, czyli jednym z najlepszych miejsc na snurkowanie na całym Zanzibarze. Padże znajduje się na wschodnim wybrzeżu wyspy, niedaleko miejscowości Jambiani. To tutaj spędziliśmy dużą część naszego drugiego pobytu na Zanzibarze. Mieliśmy tu okazję przetestować kilka hoteli i bardziej budżetowych miejsc noclegowych. Też świetne miejsce, za nieduże pieniądze naprawdę można fajny pobyt sobie zrobić. Padże i Jambiani, to jest, zobaczcie ile tu jest kajtów. To jest normalnie szok, co tutaj się dzieje. Miejscowość Padże znana jest z jednego z najlepszych miejsc do kitesurfingu na świecie, dzięki idealnym warunkom wietrznym. Czego się spodziewać po plaży w Padże? Kitesurfingu, zobaczcie. Tutaj jest naprawdę zatrzęsienie kajtów. Jak chcecie uprawiać kitesurfing, to wschodnie wybrzeże jest ku temu najlepsze. Padże jest nieco mniej zaludnione i bardziej spokojne niż Nungwi, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla poszukujących połączenia relaksu, ale z dostępem do sporej ilości restauracji, barów i atrakcji. Na wschodniej stronie wyspy będziecie mieli duże odpływy tutaj. W niektórych miejscach ta woda cofa się o kilkaset metrów. W ciągu dnia, jak nie macie basenu, będzie ciężko się wykąpać. Można iść tam dalej się kąpać jak najbardziej, ale trzeba mieć buty do wody, bo jest dużo jeżowców i można po stanięciu takiego jeżowca można nawet spędzić dzień w szpitalu. Padże bardzo szybko się rozwija, dlatego jeśli szukasz relaksu w bardziej spokojnym miejscu, to polecamy poszukać jakichś innych miejscowości, o których opowiemy w dalszej części. Patrzcie, takie restauracje jak tutaj z tyłu, one już nie są w takim zanzibarskim stylu. Ten Zanzibar się naprawdę zmienia i on wygląda inaczej. Coraz więcej takich restauracji większych powstaje, nie takich tylko lokalnych, jak to było wcześniej. Także za kilka lat ciekawe, gdzie to, do czego to dąży. To w Padże w 2024 roku odkryliśmy najnowocześniejszy wcześniej wyglądający sklep monopolowy na wyspie. Drodzy, za nami najbardziej fancy sklep na Zanzibarze, jaki widzieliśmy. Mam tam nawet sake Guinnessa irlandzkiego, wódkę Belvedere. Padże to też bardzo smaczne jedzenie, nie tylko lokalne, ale też kuchnia wietnamska czy nawet armeńska. A tutaj jak ona się nazywa? Alcazbach. Bardzo fajne mają tutaj jedzenie, takie nietypowe. Jak będziecie w tym miejscu, znaczy w sensie w Padże, wpadnijcie, jak chcecie coś innego zjeść, bo takiej kuchni nigdzie indziej tutaj nie widzieliśmy. Kendwa to nasz pierwszy kontakt z Zanzibarem. To tutaj w 2021 roku mieliśmy nasz pierwszy nocleg. To właśnie w Kendwa zabukowaliśmy hotel, którego ktoś zapomniał zdjąć z bookingu na czas remontu i musieliśmy po dobie w podróży, bez snu, na szybko szukać nowego hotelu. Długa historia. Więcej o tym w pierwszym odcinku z serii Zanzibaru z 2021 roku, do którego link dodam na dole w opisie filmu. Miejscowość Kendwa znajduje się blisko Nungwi na północnym zachodzie wyspy. My zatrzymując się tutaj często spacerowaliśmy sobie do Nungwi i z powrotem. Zauważyłem, że wszyscy Masajowie, jak widzą aparat taki mój, jak ja tutaj mam, to zaraz mnie nazywają paparazzi. Gdzieś musieli to obczaić. Nie wiem skąd u nich tak popularny włoski fotograf, ale już chyba z piąty raz słyszę, jak do mnie mówią paparazzi. Kendwa jest to jedno z nielicznych miejsc na Zanzibarze, gdzie nie występuje zjawisko dużych przypływów i odpływów, co sprawia, że kąpiel w oceanie jest możliwa przez cały dzień. Miejscowość znana jest z relaksującej atmosfery i zachodów słońca, uznawanych za jedne z najpiękniejszych na wyspie, a niektórzy twierdzą, że nawet na świecie. Moi drodzy, zachód słońca w Kendwa. A konkretnie w Kendwa Rocks, czyli w hotelu, w którym już mieszkaliśmy. Tutaj można znaleźć plażę z piaskiem najbardziej przypominającym ten u nas. Nie jest on tak drobny jak na wschodniej części wyspy i nie skleja się tak mocno. Kendwa jest zdecydowanie mniej zatłoczone niż Nungwi, idealne dla osób szukających spokoju przy zachowaniu dostępu do kąpieli morskich przez cały dzień.
Kizimkazi znajduje się na południowym krańcu wyspy. Moi drodzy, witamy w miejscowości Kizimkazi. To jest kolejna atrakcyjna turystycznie miejscowość, w której jest dużo rejsów na obserwację delfinów. Jednak w sezonie, jak słyszeliśmy od naszej vlogującej koleżanki z UK, Joli, link do jej filmu o tej wycieczce na delfiny znajdziesz na dole w opisie filmu, miejsce to potrafi być tak zatłoczone łodziami szukającymi delfinów, że wygląda to bardziej jak polowanie niż obserwacja. Wiele osób nie poleca tych wycieczek właśnie z tego względu. Po tym filmie obejrzyj sobie film Joli, aby podjąć własną decyzję na ten temat. W tej miejscowości znajduje się też najstarszy na wyspie meczet, który jest ponoć dużą atrakcją turystyczną. Może uda go nam się też znaleźć. Miejsce to jest relatywnie spokojne, idealne dla osób poszukujących kontaktu z naturą i unikania tłumów turystycznych. Dużo łódek, świeże owoce morza, właśnie świeże ryby, że wydaje mi się, że jest to taka typowa wioska rybacka. Po tym, co widzieliśmy, też są ślady po wypalaniu łodzi jak w Nungi, czyli to będzie zdecydowanie taka rybacka właśnie miejscowość. Ale ogólnie dzieje się niewiele, jest tu bardzo spokojnie. Stąd też będzie blisko na popularną wycieczkę lokalną Safari Blue. Całą wycieczkę można zobaczyć w naszym filmie z Safari Blue, a wszystkie polecane przez nas atrakcje z Zanzibaru znajdziesz w innym filmie poświęconym temu tematowi. Linki do obu tych filmów dodam na dole w opisie. Także fajna, spokojna miejscowość, coś na styl Matemy, tylko z zupełnie innymi widokami, ale chodzi mi o to, że po prostu nie ma tak dużo osób zaczepiających, jest taki bardziej spokój i cisza. I duże kraby najwidoczniej, bo te dziury są ogromne. Ja się boimy, żeby Natalii jakiś nie wciągnął do tej... Bo w Nungwi były takie po prostu maciupęcie dziurki, a tutaj są takie dziurzyska. O, już się schował. W miejscowości Pongwe nie mieliśmy okazji się zatrzymywać, a tylko ją odwiedziliśmy. No i moi drodzy, trafiliśmy do miejscowości Pongwe, która znajduje się jeszcze dalej na południe od Kiwengwa i od Matembe. No i muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę pięknie. Zupełnie inna plaża, jakiś taki fajny pomost na końcu z jakimś domkiem, nie wiem, czy to jest restauracja, czy co to jest. Także jesteśmy tu pierwszy raz i jak widać, każda z tych miejscowości ma coś innego do zaoferowania. Tylko szkoda, że tutaj zabudowali takimi wielkimi hotelami, trochę odgrodzili ten pas wybrzeża, to takie może troszkę... No to w wielu miejscach tak tutaj wygląda. Ale jak już dotrzecie na plażę, to naprawdę ładnie, bardzo ładna taka kaskada takich palm, fajnie to wygląda. Pięknie, no. Zupełnie inny klimat tutaj, nie wiem, coś nowego. Nawet jest taki instagramowy hamak. Idziemy na niego. Pongwe jest znany z pięknych plaż, charakteryzujących się białym piaskiem i turkusową wodą. Panuje tutaj raczej spokojna atmosfera, idealna do relaksu i wypoczynku. Fajna plaża, piękne widoki, cudowne palmy, fajny piasek, ale nie zostajemy tutaj, przynajmniej na razie, zobaczymy. Póki co nie ma takiego jeszcze planu. A jakie jest wasze ulubione miejsce na Zanzibarze, albo gdzie najchętniej byście pojechali? Dajcie znać nam w komentarzach. Ale dużo wodorostów i są odpływy również. No tak, z tej strony wyspy będą odpływy po całej długości, tutaj nie ma wyjątków. Jest to mała wioseczka, myślę, że tutaj żadnego życia nocnego, takich rzeczy nie będzie. Nie, raczej. Ale widzimy, kilka restauracji jest, także z głodu nie padniecie. Jest to miejsce mniej komercyjne niż wiele innych miejscowości na Zanzibarze, co przyciąga turystów szukających ucieczki od zgiełku. Moi drodzy, a tutaj suszą wodorosty, których później robi się kosmetyki. Zobaczcie, tutaj jest tego całkiem sporo. Także jest kilka miejsc takich na wyspach, gdzie te wodorosty się zbiera, właśnie tam okolice Jambiani i tam jeszcze niżej. A w tej górnej części Zanzibaru to jest pierwsze miejsce, w którym takie coś widzimy. Może niekoniecznie dobre to miejsce na plażowanie, ale tam z drugiej strony jest lepiej. Tak, nie? Tam tu jest jakieś takie po prostu... Mnóstwo tego jest, zobacz, mnóstwo tych wodorostów. Tutaj praktycznie nie ma miejsca poza... O, zobaczcie tam. Całe pokryte wodorosta. Ale tam wcześniej jak najbardziej już. Matemue pierwszy raz odwiedziliśmy w 2021 roku, a w 2024 zatrzymaliśmy się tutaj na blisko tydzień wprowadzonym przez Polkę Agę pięknym hoteliku. Jesteśmy na miejscu, idziemy coś zjeść. Pokój piękny. Słuchajcie, to jest wejście do naszego pokoju. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym filmie Zanzibar po polsku, do którego link dodam oczywiście na dole w opisie. Witamy w Matembe! To jest miejscowość na północnym wschodzie Zanzibaru. Tutaj znajdziecie piękną, szeroką plażę. Piaseczek jest
wyjątkowy, zupełnie inny niż w Nungwi. Jest bardzo drobny, a jak lekko się zmoczy, to normalnie można chodzić jak po chodniku. Ocean jest równie piękny, są również przypływy i odpływy dość spore i jest tutaj najbliżej do wyspy Mnemba. Jeden z najpiękniejszych punktów do nurkowania i snorklingu na Zanzibarze. Tak jak na całym wschodnim wybrzeżu, odpływy i przypływy będą duże. Jeżeli szukacie miejsca, gdzie będziecie chcieli cały dzień mieć dostęp do plaży i do wody, to tutaj raczej to nie będzie to miejsce, chociaż dostęp macie, tylko czasami trzeba iść kilkaset metrów, żeby się wykąpać. Jest zdecydowanie spokojniej niż w Nungwi na przykład, bo jest mniej ludzi, mniej turystów, także jeśli jesteście fanami odpoczynku w takim nieco spokojniejszym miejscu, to może to być miejsce dla Was. Mniej jest Masajów, którzy sprzedają jakieś pamiątki, mniej naganiaczy z jakimiś tam atrakcjami, wycieczkami i tak dalej. Także jeżeli chcecie odpocząć, poleżeć przy basenie, na plaży, to tutaj będzie na pewno spokojniej niż w miejscowości Nungwi czy Padże. Są restauracje pyszne z lokalnym jedzeniem i nie tylko. Po południu się robi tutaj bardzo przyjemnie do spacerów, bo patrzcie, jest piękny cień od palm, od drzew i cała plaża jest praktycznie w cieniu, także nie ma tego skwaru, bo w dzień tutaj słoneczko naprawdę potrafi przysmażyć. No i jak widać, na kitesurfing też można się wybrać do Matembe, są szkółki. Nie ma tego tyle, co w Padże czy tam Dżambiani, ale jest tego też sporo. Będzie to świetne miejsce dla osób szukających ciszy i spokoju, a także dla miłośników nurkowania i snurkowania ze względu na małą odległość do wyspy Mnemba. To jest bardzo spokojna miejscowość i taki właśnie relaks bardziej. Jak szukacie odpoczynku, to Matembe chyba będzie właśnie fajnym wyborem. Miejscowość Michambi mieliśmy okazję odwiedzić z naszymi znajomymi Kubą i Gosią. Wioska znajduje się na zachodnim wybrzeżu Zanzibaru i jest to jedno z niewielu miejsc na wschodniej części wyspy, gdzie można podziwiać zachody słońca nad oceanem. Dzieje się tak dlatego, że Michambi jest położone nad dużą zatoką, nad którą właśnie można zaobserwować cudowne zachody słońca. Zobaczcie ten piasek, on jest normalnie jak z mąki, nawet widać od wiatru takie fale się tworzą na nim. Jest to idealne miejsce dla osób pragnących spokoju i ucieczki od tłumów. Odwiedziliśmy tam bardzo fajny bar, który po przypływie został odcięty od reszty wyspy i właściciele, dla osób chcących wracać do sąsiedniej wioski, organizowali powrót taksówką wodną. Miejscowość Kiwengwa znajduje się na północno-wschodnim wybrzeżu, niedaleko wspomnianej wcześniej wioski Matemwe. Witamy w Kiwengwa. Kiwengwa jest znana z pięknych, długich plaż z białym piaskiem, bardzo podobnych do tych z Matemwe. No i moi drodzy, pierwszy kontakt z Kiwengwa dosyć drogi, bo espresso 3 dolary. Nawet nie podają cen w szylingach, tylko od razu dolar. 3 dolary za espresso. Wystarczyło przejść 10 metrów. Tam było espresso po 3 dolary, tutaj jest po dolar 50. Kiwengwa ma też w swojej okolicy większe imprezy, jak na przykład Shambaland. Niestety nie byliśmy na tej imprezie, więc jej nie pokażemy, ale słyszeliśmy, że jest to jedna z ciekawszych imprez na wyspie. Kiwengwa jest również znana z rozbudowanej infrastruktury turystycznej, w tym wielu ośrodków wypoczynkowych i hoteli. To właśnie w tej miejscowości w 2023 roku poznaliśmy mówiącego biegle po polsku lokalnego przewodnika, z którym mieliśmy okazję nagrać już nieco więcej filmów w tym roku. Dzień dobry, jak się masz? Wszystko dobrze? A gdzie się nauczyłeś polskiego? Ja nauczyłem się polskiego tutaj na Zanzibarze, tu na plaży. Linki do tych filmów znajdziesz na dole w opisie. Dżambiani to jedna z bardziej rozpoznawalnych u nas w kraju miejscowości na Zanzibarze. To za sprawą sieci polskich hoteli, które zbankrutowały, oszukując przy tym wiele osób. Długa historia, więcej na jej temat znajdziesz u naszego znajomego Kuby, który na swoim kanale YouTube przeprowadził wywiad z Gosią, która pracowała w Pili Pili. Dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotuła, to jest Fit on Trip. Link do tego filmu umieszczę na dole w opisie. Dżambiani zachowuje autentyczny charakter zanzibarskiej wioski, oferując wgląd w tradycyjne życie mieszkańców. Chociaż i tutaj postęp już zagląda i wchodzi w życie wioski wielkimi krokami, bo to właśnie tutaj budują pierwszą wioskową drogę na Zanzibarze. Moi drodzy, jesteśmy w centrum Dżambiani, ale słuchajcie, tej drogi tutaj nie było. To jest normalnie droga jakaś taka betonowa, ale to jest dobra droga. Jej tutaj na pewno nie było jeszcze w 2021 roku. To jest, moi drodzy, w wiosce najlepsza droga, jaką do tej pory widziałem. Wszystkie pozostałe wioski, jakie mieliśmy okazję odwiedzić, mają drogi z kamieni i piachu. A Dżambiani akurat podczas naszego pobytu zaczynało budowę utwardzanej drogi, która chyba będzie na koniec pokryta asfaltem. Tak przynajmniej słyszeliśmy. Dżambiani jest znane z pięknych plaż, plantacji wodorostów i kitesurfingu.
to tutaj zatrzymaliśmy się po raz pierwszy w 2021 roku w pięknym hotelu przy samej plaży i ostatnio w 2024 roku. Moi drodzy, wylądowaliśmy jednak w Dżambiani. Natalia wynalazła bardzo fajne pokoje. To jest hotel, który jest przy samej drodze, czyli nie ma dostępu do morza, ale w środku jest pięknie. Moje taki jakby raj w środku tego całego. I jest przez to, że nie jest przy samej plaży, jest fajny standard, naprawdę ładnie i niedrogo. Jeśli więc ktoś szuka dobrych warunków i atrakcyjnej ceny, ale nie potrzebuje widoku na ocean, to ten hotel może być właśnie świetnym wyborem. Także jak ktoś chce tylko chill nad basenem, to jak najbardziej polecamy, ale jak ktoś chce trochę jeszcze pozwiedzać, podjechać do sklepu na zakupy, Dżambiani jest bardzo mocno rozciągnięte, także polecamy mieć jakiś środek transportu, bo dla osób, które nie chcą tylko siedzieć w hotelu, tutaj w pobliżu na pieszo w zasięgu spaceru nie będzie wiele. Aby zobaczyć więcej, zeskanuj kod QR na ekranie lub kliknij link w opisie. Dżambiani to miejsce zdecydowanie bardziej spokojne niż Padre. Tutaj znajdziesz szkołę kitesurfingu czy klimatyczne Kuza Caves, czyli jaskinie, w których można popływać w chłodzie otaczających skał. Więcej na temat każdej z tych miejscowości wraz z ogromem innych informacji i kodami rabatowymi na lokalnych przewodników czy wynajem samochodu na Zanzibarze znajdziesz w naszym e-booku. Kiedy to oglądasz, być może jest już dostępny. Jeśli tak, to link do niego znajdziesz na dole w opisie filmu. A jeśli chcesz się dowiedzieć, ile pieniędzy zabrać ze sobą na Zanzibar, to koniecznie zobacz nasz odcinek, gdzie porównujemy budżetowe jedzenie na wyspie z bardziej fancy restauracjami na samej plaży. Pytacie, ile zabrać pieniędzy na Zanzibar? Film już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!